Jak zabezpieczyć się w odzież? Większość ludzi to idzie za trendem mody. Kupują takie buty, że w normalnym świecie nikt tych butów by nie ubrał. Ale ja myślę, że to jest panie normalny świat, w którym żyjemy. I ta moda to idzie w kierunku takim, że jest to tak, raz niewygodne, a dwa nieprzydatne. Bo po cóż mi but z czubkiem 30-centymetrowym, jeżeli będzie 2 metry śniegu? Ja potrzebuję balonka raczej w tym przypadku. Ja potrzebuję kombinezon ciepły, aby wyjść, aby nie zamarznąć. Mówi się, że ubranie typu takiego, no ciężkiego, takiego typu, że ubierzemy i chodzimy w tym ubraniu i nie zamarzamy. Jest gorsze od tego miejskiego, że to wszyscy się ubierają w spodnie dżinsowe, które w ogóle nie grzeją. A jeżeli ubierzemy przykładowo spodnie pikowane, to w tym nie zamarzniemy. Ci, co chcą iść za trendami mody, proszę bardzo, niech sobie idą. Ale ja myślę, że w każdej normalnej rodzinie, chociaż nie twierdzę, że ci, co idą za trendem mody, są nienormalni. Po prostu myślę, że w każdej normalnej rodzinie winno być zabezpieczenie dla całej rodziny, dla dzieci. Jeżeli chodzi o okres zimowy, w kombinezony, w ciepłe buty, szatki, rękawice. To jest podstawa. Musimy mieć tą pewność, że w przypadku wyłączenia prądu, czy w przypadku zadymki śnieżnej, musimy się przemieścić, to żebyśmy mieli się w co ubrać. Nie w rzeczy, które są po prostu nieprzydatne. Musimy być pewni, że nasza pociecha nie zamarznie nam w drodze. Łączność. I to jest właśnie postawa. Co to jest łączność? Łączność jest niezbędna. Pierwszą łącznością to był facet na koniu, który jechał do najbliższego sklepu lub do najbliższej osady i prosił o pomoc. Teraz mamy telefony, mamy karetki pogotowia, które przyjeżdżają na miejsce. Ale co się stanie, jeżeli te wasze telefony przenośne, które macie, przy wyłączeniu prądu przestaną funkcjonować? Jak wezwać pomoc? W każdej karetce pogotowia, w każdym stacji pogotowia mają dodatkowe zasilania, dodatkowe środki do łączności. Przede wszystkim CB radio i krótkofalówki. Przez tego typu sprzęt możemy się łączyć. Warto w domu założyć sobie CB radio. To nie kosztuje zbyt drogo. Ale mamy łączność. Raz, z jednostkami policji, ze strażą pożarną, z pogotowiem. Mamy również łączność z sąsiadami, którzy też to posiadają. Wiemy, co się dzieje w mieście. Wiemy, co się dzieje poza obrębem miast. Krótkofalówki, 200-300 zł komplet. Ktoś wychodzi z domu, bierze tą krótkofalówkę. W przypadku, mówię, jeżeli telefony komórkowe i stacjonarne nie funkcjonują. Tego typu sprzęt zawsze będzie funkcjonował. Ci ludzie, którzy pasjonują się starymi radiostacjami, krótkofalarstwem, to są dinozaury. Są to ludzie, którzy są pasjonatami. I oni utrzymują łączność. W przypadku klęsk, które były w Polsce parę lat temu, oni informowali, gdzie, co i jak. Bo to oni mieli łączność. Natomiast pozostali ludzie nie mieli. Ostatniej zimy w Górach Świętokrzyskich przez miesiąc czasu. W niektórych miejscowościach. W naszej brakowało prądu, brakowało wody i brakowało łączności. Wydawałoby się, że komórkowy telefon to jest uniwersalny. Bzdura! Przekaźniki na Świętym Krzyżu zostały tak oblodzone, że nie było żadnej łączności. Nawet satelity nie pomagały. Prądu nie było, wszystko zostało spacyfikowane. Ludzie po prostu stanęli przed faktem dokonanym. Co to jest? Klęska. Tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma. Ale my musimy żyć. Najgorzej jest być uwiązanym od czegoś. Musimy znaleźć zawsze jakieś źródła, jakąś alternatywę przeciwko tej, którą nam obecna, współczesna, jakby to powiedzieć, technologia. Technologia daje. Musimy przejść do prymitywizmu, do prostych rzeczy. Te proste rzeczy będą dla nas bardziej może korzystne niż te, które nam obecna cywilizacja daje. Chciałbym teraz podsumować. Otóż to, co powiedziałem wam, to są rzeczy ogólne. Przejdziemy teraz do konkretów. Pokażę, jak wyglądają stroje, które pozwolą nam przeżyć na 70-stopniowym mrozie. Pokażę wam, jak wyglądają maski gazowe. Pokażę wam, jak wyglądają płaszcze OP1 zabezpieczające przed skażeniem.
Pokażę wam wiele innych rzeczy, których po prostu no, czasem nie oglądacie, bo nie macie gdzie. Ale chciałbym, żebyście chociaż w 10% posłuchali i zrobili to, o co ja was po prostu proszę. Nie myślcie też sobie, że prepersi to już jest naród uniwersalny. To nie jest naród uniwersalny. My też potrzebujemy pomocy. Dlatego, jak wspomniałem w którymś z swoich wypowiedzi, że Polacy winni się jednoczyć i tworzyć jedno stado, tak jak wilki tworzą w przypadku ataku, tak samo również prepersi. Prepersi łączą się z polskimi drużynami strzeleckimi. My potrafimy zadbać o siebie, a drużyny strzeleckie posiadają to, czego my nie posiadamy. Posiadają broń. A skoro posiadamy broń, to nie tylko nóż. To nie tylko pała bejsbolowa, bojowa, która pozwoli nam obronić się w klatce schodowej. To również broń automatyczna, którą mają polskie drużyny strzeleckie, które ma 13. Świętokrzyski Korpus Polskich Drużyn Strzeleckich. I te drużyny strzeleckie, połączone z prepersami, stworzą armię. Armię, która będzie bronić nie tylko własnego gospodarstwa, ale będzie bronić również własnego kraju.